Szczęść Boże, Jakub Więcław, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A dziś zaproszenie do naszego programu przyjął poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Partii Republikańskiej, Adam Bielan. Szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże. Były wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Partii Republikańskiej, Jacek Żalek, w dzisiejszym wywiadzie mówi o tym, co działo się na początku roku w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. I na początku cytat. Kojarzy mi się to ze zorganizowaną grupą przestępczą, która działa w oparciu o nieformalne zależności, a nie w oparciu o strukturę statutową ncbr i ustawowe zależności wynikające z nadzoru ministerstwa. Przypomnijmy tylko krótko, media i opozycja informowały w lutym, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dotacje firmom, które rzekomo były powiązane z politykami Partii Republikańskiej i nie spełniały odpowiednich wymogów, aby otrzymać takie dotacje. Jacek Żalek rzuca w pana stronę oskarżenia za to, co się działo w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jak pan to wyjaśni? Oskarżenia są absurdalne. To Jacek Żalek nadzorował Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach kompetencji udzielonych mu przez Grzegorza Pudę. To Jacek Żalek powoływał pełniącego obowiązki dyrektora Pawła Kucha. To Jacek Żalek powołał całą komisję konkursową, która miała wybrać nowego dyrektora, a te zarzuty, które sformułowały media w styczniu w lutym, dotyczyły jego przyjaciela, jego przyjaciela, który złożył wniosek przekraczający blisko 30 milionów złotych w ramach tak zwanej szybkiej ścieżki i dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju po przeprowadzeniu kontroli nie dopuścił do tego, żeby ten wniosek żeby podpisaną umowę w tej sprawie, żeby choćby złotówka w ramach tego wniosku wątpliwego co najmniej etycznie wypłynęła jak rozumiem w ramach zemsty Jacek Żalek postanowił się wyspowiadać w tfn 24 które mówiąc delikatnie za obozem zjednoczonej prawicy nie przepada, natomiast ja nie żałuję tego co się wydarzyło, gdyby te pieniądze wypłynęły do przyjaciela Jacka Żalka, mielibyśmy do czynienia z prawdziwą aferą, bo wtedy można było nas atakować również poprzez instytucje europejskie, poprzez Olaf e, e, i snuć rozmaite teorie i zarzuty. E, natomiast te środki nie wypłynęły i, i chwała dyrekcji -u, że na wysokości zadania, i procedury tutaj zadziałały. Czyli wygląda to tak, jakby Jacek Żalek chciał zrzucić od siebie odpowiedzialność za instytucję, za którą odpowiadał. No, Jacek Żalek w ogóle broni tego projektu, przecież w tym wywiadzie to jest kuriozalne, bo o czym ja nie wiedziałem, później media wyjaśniły, że jednym z chyba ze współautorów tej technologii, która miała być testowana w ramach projektu NCBR, jest osoba, na której ciążą zarzuty prokuratorskie, więc. Nie było żadnego powodu i żadnej możliwości, żeby ta firma dostawała środki, tym bardziej, że w ramach tak zwanej szybkiej ścieżki nazwa pochodziła od tego, że musieliśmy jako państwo polskie wydać i rozliczyć do końca. W października 2023 roku blisko półtora miliarda złotych ze środków na badanie i rozwój, więc te projekty musiały być wykonane naprawdę w ekspresowym tempie i rozliczone bardzo szybko, jak na standardy ncbr -u. No w ramach tego projektu było były liczne nieprawdowości. On nigdy nie powinien być rozpatrywany, dlatego że limit wydatków na ten cel wynosił 90 milionów złotych, a ten projekt był złożony na 123 miliony, więc, przecież mówiąc, nie wiem, jakie cech żale chcę bronić. Tego projektu i tamtych decyzji. A jaka jest y, pana zdaniem Pana odpowiedzialność za to, co działo się w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju? No bo Jacek Żalek stawał poważne oskarżenia, że to decyzje personalne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju należały do pana. Pan je konsultował z ministrem, Nie, Pudą, brał udział w spotkaniach. Jest to oczywista nieprawda. Wszystkie decyzje podejmował i pod nimi się podpisał. Jacek Żalek przede wszystkim powołał pełniącego obowiązki dyrektora, później powołał całą komisję, która przygotowała konkurs. Ale najważniejsze w tej sprawie jest to że żadne pieniądze do spółki przyjaciela Jacka Żalka nie wypłynęły. Proszę sobie wyobrazić, gdyby, było odwrotnie, gdyby Paweł Kuch uległ, bo on opublikował oświadczenie już po południu, uległ Jackowi Żalkowi, rzeczywiście podpisano umowę i ponad 90 milionów złotych wypłynęłoby do przyjaciela polityka zjednoczonej prawicy. Wtedy mielibyśmy do czynienia rzeczywiście z grubą aferą. Wtedy opozycja, ale również organy unijne ne, by mogły nam wytknąć ewentualną wręcz korupcję. E, na szczęście te pieniądze nie wypłynęły. Jak rozumiem w tej chwili Jacek Żalek z, z tego powodu odczuwa żal i e, nas atakuje. Natomiast ja zdanie nie zmieniam. E, uważam, że NCBR w tej sprawie się zachował jak najbardziej prawidłowo. Panie pośle, podejmując współpracę z Jackiem Żalkiem w przeszłości, no bo jest też obecnie wiceprezesem pana partii, brał pan pod uwagę jego polityczną przeszłość, bo kandydował z list AWS-u, Ligi Polskich Rodzin, Unii Polityki Realnej, z platform, był w Platformie Obywatelskiej, złośliwi powiedzieliby, że Karierowicz. Był z platformy, rzeczywiście wyszedł z Jarosławem Gowinem, dołączył do nas w ramach Zjednoczonej Prawicy w roku 2014 i uważałem, że wtedy, y, y, tworząc Zjednoczoną Prawicę, taką ofertę stworzył Jarosław Kaczyński, bo przecież to była nie tylko partia Porozumienia Jarosława Gowina, Jecka, Żalka między innymi, ale również Solidarna Polska z Bingiowa Ziobry, że to była decyzja słuszna. Dzięki tamtemu zjednoczeniu udało nam się wygrać wybory, przejąć władzę w roku 2015. Wcześniej Skutecznie przeprowadzić kampanię wyborczą pana prezydenta Andrzeja Duda, Od tego ta dobra zmiana się zaczęła i później wygrać, wygrywać wszystkie kolejne wybory. No, nie wszyscy wytrzymują napięcia, niektórzy wracają do stamtąd skąd przyszli. De facto tak się stało w przypadku Jarosława Gowina. Natomiast no, gdybyśmy mieli szklaną kulę i wiedzieli, że że ktoś kiedyś popełni jakiś błąd, to, to pewnie bardzo trudno, to przynajmniej łatwiej byłoby się poruszać w polityce, ale takiej szklanej kuli nie mamy, nie znamy przyszłości, więc musimy często podejmować takie czasem ryzykowne decyzje. Też to jeszcze ostatnie pytanie na koniec tego tematu. Jaka jest przyszłość Jacka Żalka w Partii Republikańskiej i czy będzie go pan rekomendował na listy Zjednoczonej Prawicy na jesienne wybory? My jesteśmy partią, która decyzję podejmuje w sposób kolegialny, więc w tej sprawie będą decydować władze statutowe naszej partii, czyli zapewne zarząd ewentualnie. Rada Krajowa ona przyjrzy się dotychczasowej działalności Jacka Żalka w parlamencie i jeżeli będzie chciał w ogóle będzie się ubiegał o kandowanie z Liz zjednoczonej prawicy podejmie decyzję czy y, rekomendować go na kolejne 4 lata w parlamencie. Pana stanowisko jest jakie na ten moment? Jacek Żalek powinien pozostać w waszej partii? Ja jestem bardzo sceptyczny wobec tego, natomiast nie będę podejmował decyzji sam, tylko będę konsultować się z moimi kolegami z partii. To przejdźmy teraz do przygotowań do właśnie tych jesiennych wyborów parlamentarnych. Kiedy wszedł pan do sztabu Zjednoczonej Prawicy? Nowy sztab pod nowym kierownictwem Joachima Brudzińskiego działa od poniedziałku i wtedy odbyło się pierwsze posiedzenie w tym nowym pełnym składzie. A dlaczego wcześniej pan nie był w sztabie Tomasza Poręby? Myślę, że to był sztab tylko i wyłącznie Prawa i Sprawiedliwości ani przedstawiciele Partii Republikańskiej, ale również przedstawiciele Solidarnej Polski teraz suwerennej Polski nie brali w nim e, udziału. Teraz na cztery miesiące przed wyborami, kiedy no, chyba już wszyscy podjęli decyzję, że idziemy wspólnie. Co do partii republikańskiej nie było wcześniej żadnych wątpliwości, były jakieś, bym powiedział, e, tarcia, żeby użyć może lżejszego słowa, między Suwerenną Polską a Prawem i Sprawiedliwością mam nadzieję, że one e, zostały już zakończone i. No, i na tym etapie oczywiście powinniśmy koordynować nasze kampanie, i taki jeden sztab jest jak najbardziej zasadny. A ta prekampania pod wodzą Tomasza Poręby, <coughs> uważa Pan, że ona szła w dobrym kierunku? No, prekampania trwała dość długo, bo ten, tamten sztab został powołany w grudniu. Mieliśmy wzrosty sondażowe na przełomie marca i kwietnia. Wydaje mi się, że one też wynikały z tego, że Polacy przekonali się, że te czarne wizje, które snęła opozycja. Że będziemy zamarzać zimą, że zabraknie węgla, że rząd nie da sobie rady w związku z olbrzymim kryzysem na rynku energetycznym po wojnie na Ukrainie, no, że te czarne wizje okazały się całkowicie niesprawdzone. Stąd pewnie ten jesienny wzrost sondażowy. Chcielibyśmy mieć dzisiaj już w oficjalnych sondażach ponad 40%. Ja jestem przekonany, że gdyby były wybory. To te 40% teraz, gdyby były wybory w najbliższą niedzielę, to te 40% mielibyśmy, natomiast 40%, yy, dokładnie 40% to może być wciąż za mało, żeby rządzić trzecią kadencję. My nie możemy zakładać, że tak jak w, dwa, w 2015 roku kilka partii nie przekroczy progu wyborczego i głosy się zmarnują i w związku z tym na przykład wtedy nam wystarczyło 37% do większości w Sejmie. My musimy zakładać, że teraz będzie inaczej, w związku z tym ten wynik musi być jeszcze lepszy. Jestem przekonany, że nas na to stać, jeżeli będziemy razem, jeżeli będziemy zjednoczeni, jeżeli będziemy ciężko pracować. W tym roku na pewno nie ma wakacji dla naszych kandydatów. To jestem przekonany, że w październiku, bo sądzę, że wtedy odbędą się wybory, stać nasz na sukces, bo alternatywa jest dla Polski naprawdę przerażająca. Alternatywą jest Donald Tusk i wszystkie te fatalne błędy, które popełnił w latach 2007-2014, do potęgi Entej, bo Tusk wyraźnie idzie do władzy z chęcią zemsty, rewanżu, chce wywołać taką polityczną wojnę domową. Chce na przykład walczyć z prezydentem Andrzejem Dudą w momencie, kiedy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. To jest najgorszy możliwy moment na takie przepychanki między rządem a prezydentem. No właśnie o to chciałem zapytać, bo jaką wizję na kampanię ma ten nowy sztab? Chodzi o to, aby podsumować to, co udało się do tej pory zrobić, i pokazać to, jakie Państwa zdaniem zagrożenia wynikają od tej drugiej strony, Donalda Tuska, który mógłby stworzyć rząd, czy, czy raczej przedstawiać kolejne propozycje programowe? Co będzie tym priorytetem? Wszystkie z tych rzeczy, które Pan wymienił, musimy podsumować 7,5 roku naszego rządu, bo każda partia, która rządzi, musi tego dokonać i wydaje mi się, że to podsumowanie wypada e, dla nas na korzyść, że jesteśmy partią, która jest wiarygodna. Popełniamy błędy. Zdarzają się też w naszym środowisku czarne owce. Natomiast z całą pewnością nie można nam zarzucić, że nie realizujemy naszych obietnic przedwyborczych, nawet tych kosztownych, takich jak 500, których mówiono, że są nie do zrealizowania. Ale również musimy przedstawić wizję na kolejne 4 lata, bo ja często powtarzam, że nikt nam władzy na kolejne 4 lata nie da za przeszłe zasługi. Polacy chcą wiedzieć, jak będziemy rządzić przez kolejne 4 lata i wreszcie. To będzie kampania wyjątkowo porównawcza, bym powiedział. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, że do władzy chciał dojść ktoś, kto był przez dwie kadencje premierem. Mówię tutaj o Tusku, więc będzie można bardzo łatwo i precyzyjnie porównywać dokonania naszych rządów przez dwie kadencje i dokonania rządów platformy obywatelskiej przez dwie kadencje. Rządów Donalda Tuska, z wszystkimi błędami, które oni popełniali, choćby w dziedzinie polityki migracyjnej, choćby zgoda na e, przez nich w 2014 roku na żądanie Angeli Merkel na wprowadzenie przymusowej relokacji migrantów z Afryki Północnej. My się temu e, przeciwstawiamy i dlatego też będziemy chcieli zorganizować jesienią referendum w tej sprawie. Do tego referendum jeszcze przejdziemy, ale. Yy... Jest nowy sztab od tygodnia pod wodzą Joachima Brudzińskiego. Tak jak pan wspomniał, są tam przedstawiciele wszystkich koalicjantów. Jest przedstawiciel suwerennej Polski, Partii Republikańskiej. Jest też przedstawiciel Stowarzyszenia Od Nowa, z tego, z tego co media donoszą. Ale pytanie jeszcze o przedstawiciela prezydenta, bo takie były informacje gdzieś się w mediach przewijały, że Paweł Szrot jest też w sztabie. Czy to prawda? Nie chcę ujawniać wszystkich członków sztabu, bo proszę zobaczyć, że nie dyskutujemy w ogóle o członkach sztabu Platformy Obywatelskiej. Poza szefową pani yy, Paprocką, Poproc. tak, Wioletą Paprocką. Yy, yy, tak naprawdę nikt nie zna członków sztabu yy, Platformy Obywatelskiej. No, jeśli chodzi o członków naszego sztabu, było wokół tego sporo zainteresowania medialnego, więc yy, jak jesteśmy pytani, odpowiadamy. Natomiast w przypadku pana Pawła Szota, ja go znam od wielu, wielu lat, pracowałem z nim w wielu kampaniach, choćby przy kampanii reelekcyjnej pana prezydenta Dudy w 2020 roku, mam o nim jego sprawności organizacyjnej i politycznej jak najlepsze zdanie, ale o tym, czy będzie pracować w kampanii, to już trzeba jego pytać. Jutro konwencja w Bogatyni, to jedna z pierwszych decyzji nowego szefa sztabu, przeniesienie tej konwencji z Łodzi właśnie w okolice kopalni Turów. Jaka będzie formuła tej, tej konwencji? Nie mogę tego zdradzić, bo element zaskoczenia niespodzianki jest bardzo ważny w kampanii wyborczej. Natomiast no, symbolika tego miejsca, zakłady energetyczne i kopalnia e Turów jest dość oczywista. E e bezprawne działania, poza traktatowe działania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który starał się zablokować elektrownię, która produkuje Ale też polskich ląd, prąd dla, dla 7% gospodarstw domowych, dla ponad 3 milionów gospodarstw domowych e i to działania wspierane przez wielu polityków opozycji, bo Rafał Trzaskowski choćby mówił, że ta kopalnia powinna być, że Polska powinna się dostosować do tego orzeczenia. Jednego sędziego, jednej sędzi z Hiszpanii, Trybunału Sprawiedliwości, powinniśmy zamknąć kopalnię, co by oznaczało gigantyczne perturbacje, i brak prądu na dużym obszarze Polski. No to jest przykład. Tego, jak nie należy, czy jak należy w naszym przypadku prowadzić politykę. My musimy, międzynarodową unijną, my musimy w takich sprawach bronić naszego narodowego interesu. Nie możemy ulegać wpływom niemieckim, bo po drugiej stronie granicy, czy po dwóch stronach granicy, bo to jest na rogu e, e, z granicą niemiecką i czeską, działa dziewięć podobnych kopalni i wobec nich Trybunał Sprawiedliwości władze unijne nie podejmują żadnych e, kroków, nie mówiąc o tak drastycznych krokach, jak nakaz zamknięcia. E, dlaczego Polska ma. Cierpieć w wyniku lobbingu międzynarodowych organizacji ekologicznych. Czy jutro, przy okazji tej konwencji, będzie podpisana taka koalicja wszystkich dotychczasowych koalicjantów co do wspólnego startu? My mamy podpisaną umowę z Prawem i już od ponad roku, półtora roku, jeśli chodzi o wspólny start w wyborach parlamentarnych, samorządowych europejskich, więc nie potrzebujemy podpisywać nowego dokumentu i nie wiem, czy będą podpisywane nowe dokumenty z innymi partiami. Natomiast wierzę i jestem o tym przekonany, że będziemy startować wspólnie, bo tylko wspólny front całej zjednoczonej prawicy może przeciwstawić się temu wielkiemu zagrożeniu, które nazywa się Donald Tusk. A czy kolejne propozycje programowe jakieś padną jutro? Myślę, że na propozycje programowe przyjdzie czas, gdy rozpocznie się właściwa kampania, kiedy prezydent ogłosi datę wyborów. Sądzę, że to będzie jesień już po wakacjach, ale decyzji co do prezentacji programu, daty prezentacji programu jako sztab jeszcze nie podejmowaliśmy. Czyli jutro nie, nie musimy się spodziewać żadnych takich deklaracji, myślę o takich, jakie padły na tym programowym ulu w maju. Myślę, że to będzie ważny, ważna konwencja czy wiec z ważnymi wystąpieniami politycznymi, natomiast jeśli chodzi o szczegółowe... Zagadnienia programowe, sądzę, że to już będzie czas po wakacjach. A kto wystąpi podczas jutrzejszej konwencji? Wiem, ale wolałbym jeszcze tego nie zdradzać. To tak, element zaskoczenia. Element zaskoczenia, tak. 200 km od Bogatyni, niecałe 200, we Wrocławiu będzie wiec Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Jak w ogóle Państwo oceniacie to, co Donald Tusk robi, te jego spotkania w halach, ale teraz coraz częściej pod gołym niebem. Co one Wam mówią? Tusk jest mistrzem negatywnych emocji i on te, te emocje wzbudził po powrocie do Polski do polskiej polityki dwa lata temu w lipcu, bodaj 2021, został ponownie szefem Platformy. Odbudował partię dzięki tym emocjom, ta partia dogorywała, była na poziomie, jeden sondaż już dawał im 9% zaledwie, dzisiaj wrócili na poziom mniej więcej 30%. E, wysysając wyborców, bardziej radykalnych wyborców PSL-u, partii pana Hołowni, Lewicy, Natomiast no, wzbudzając bardzo głębokie podziały w polskim społeczeństwie. Jego dokonania już od 2005 roku od słynnej konwencji w, w Torwarze na Torwarze w Warszawie w czerwcu. Jego dokonania to są bardzo głębokie podziały w naszym społeczeństwie i myślę, ostatnią rzeczą, której dzisiaj e, potrzebujemy, to tej grzyska, które Tus chce Polakom zafundować. Ja już nie chodzi mi o rozliczanie naszych polityków, bo my nie mamy się czego bawiać. Ale skłócona koalicja kilku partii, prawda? bo to jest Platforma Zieloni, nowoczesna chołownia, PSL, Lewica, dwie lewice tak naprawdę, jak oni mieliby wspólnie głosować w sprawach budżetowych, czy w sprawach ideologicznych, czy w sprawach podatkowych, to są partie, które praktycznie różni wszystko poza chęcią odsunięcia zjednoczonej prawicy od władzy. Jeszcze ta skłócona koalicja miałaby natychmiast rozpocząć Wojny na górze z urzędującym przez stanami dwa lata prezydentem Andrzejem Dudą. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest najgorszy możliwy moment w momencie, kiedy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, kiedy prezydent reprezentuje nas na arenie międzynarodowej na forum NATO, żeby premierem został ktoś znany z tego, że no, takiego prezydenta potrafi zwalczać najbardziej podłymi. Metodami nawiążę choćby do lat 2007-2010, kiedy z był premierem, prezydentem był świętej pamięci Lech Kaczyński. Wracamy do tego, o czym Pan wspomniał, czyli referendum w sprawie relokacji migrantów. Czy Pana zdaniem to referendum powinno być rozszerzone o inne kwestie niż tylko ta dotycząca migrantów? O tym będzie decydować parlament. Podejrzewam w lipcu, bo, bo wtedy powinien się tą sprawą zająć. My niedługo przedstawimy nasze stanowisko jako Zjednoczonej Prawicy w tej sprawie, ale. Znowu nie chciałbym wbiegać. I ujawniać pewnych kwestii, które już wkrótce będą ujawnione. No bo tam decyzja co do migrantów dotyczy takich kwestii najważniejszych, powiedzmy, we wspólnocie w Unii Europejskiej, tej suwerenności państw, niepodległości, które mogą w pewnych kwestiach o tym same decydować. Jednocześnie ze strony takich państw jak Niemcy, Francja słyszymy o tym, żeby odchodzić od zasady jednomyślności w Unii Europejskiej. Może o to warto byłoby Polaków zapytać, czy, czy ta zasada, Zasada jednomyślności powinna w Unii Europejskiej pozostać? To jest decyzja skandaliczna, bo ona zakłada przytrzymywanie siłą ludzi, którzy nie chcieliby być na terytorium Polski, tylko chcieliby na przykład przyjechać do Niemiec. Mówił o tym zresztą chyba wczoraj w Bundestagu kanclerz Scholz, że to jest bardzo ważny mechanizm dla Niemiec, żeby chronić ich przed nielegalną migracją. To jest decyzja bardzo niesprawiedliwa, biorąc pod uwagę, że Komisja Europejska wciąż nie jest w stanie zwrócić Polsce kosztów poniesionych, na utrzymywanie w naszym kraju prawdziwych uchodźców, czyli ludzi, którzy uciekają przed skutkami wojny, a nie migrantów, którzy chcą przyjechać do Europy, żeby lepiej żyć, na wyższym poziomie żyć, tak jak w przypadku migrantów z Afryki Północnej, z krajów arabskich przede wszystkim. Ale to jest również decyzja niezgodna z traktatami. Traktaty mówią wyraźnie, że politykę migracyjną kształtują państwa członkowskie. To one mogą decydować, kogo chcą zapraszać na swoje terytorium w warunkach legalnej. Emigracji. Jeżeli byśmy się na to zgodzili, to tak naprawdę byśmy uznali, że traktaty nie obowiązują. Scholz chce iść dalej, kanclerz Niemiec chce iść dalej. Półtora miesiąca temu na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu miałem okazję tego słuchać. Zaprezentował, tak jak pan powiedział, odejście od zasady jednomyślności, odejście od prawa weta na rzecz przegłosowywania kwalifikowaną większością polityki zagranicznej i polityki podatkowej. To by oznaczało, że w zdecydowanej większości przypadków, praktycznie we wszystkich, wola Berlina, wola Niemiec byłaby narzucana. Takim krajom jak Polska i my nie możemy się na to zgodzić. I może taka legitymacja od społeczeństwa, które opowiedziałoby się w tej sprawie w referendum, byłaby wiążąca dla państwa jako rządu, ale też kolejnych rządów. Zgadzam się, to dałoby naszym negocjatorom w Brukseli bardzo mocny mandat do przedstawiania naszego stanowiska. I tu kropka. Naszym gościem był poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Partii Republikańskiej Adam <kuh> Bialan. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem i dobrej nocy.